Pojazd Scania R420, rocznik 2008, najechane ponad 1 000 000 km. Wszystko praktycznie działa i mamy również lodówkę, która również działa, oryginalną. Bardzo często właśnie w ciągnikach siodłowych montuje się w tym miejscu pod łóżkiem lodówkę, ponieważ zawsze na dole jest najchłodniej. Zawsze u góry jest najwyższa temperatura, dlatego umieszcza się ją tu jak najniżej. To jest oryginalna lodówka Scania. Otwiera się ją w ten sposób. I tu mamy podzieloną na dwie części. Część zamrażająca i część chłodząca. I tu mamy dwie takie szufladki. Jedna i druga taka szufladka z zamrażalnikiem. Tu mamy włącznik i wyłącznik lodówki oraz regulację temperatury. Także bardzo istotne jest, żeby utrzymać to miejsce w odpowiedniej higienie, bo to jednak pokarm mamy tutaj. Także tutaj zawsze po zakończonej trasie można sobie wyjąć całą szufladę, umyć ją. Ja sobie zawsze tak robię, że po zakończonej trasie bądź tam w trakcie trwania tam wyjazdu, jeśli to się przedłuża, to sobie myję lodówkę w ten sposób, że do ciepłej wody dodaję pastę do zębów i płynu do pukania ust. Także bardzo mi się fajnie w ten sposób odświeża lodówka. Potem oczywiście wysuszyć ręcznikiem papierowym i jest wszystko super. Lodówka. Bardzo przydatna rzecz.